Wysoka Rado, Szanowni Państwo, otwieram sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej w Oleszycach, zwołaną na wniosek Pana Burmistrza. Serdecznie witam Państwa Radnych, witam Pana Burmistrza, witam Panią Marysię i Pana Zdzisława. Stwierdzam, że na ogólną liczbę 15 Radnych obecnych jest 12, a więc sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał. Porządek obrad dzisiejszej sesji przedstawia się następująco. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności, przedstawienie porządku obrad, głosowanie nad projektem uchwały, porządku obrad, to jest głosowanie nad projektem uchwały nr 81 w sprawie uchylenia uchwały nr 12/75 z 2019 roku, Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 28 czerwca 2019 w sprawie uchylenia ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Oleszyce oraz określenia granic do obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 i punkt 4. Głosowanie nad projektem uchwały nr 82 w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Oleszyce oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych z dniem 1 września 2019 i zakończenie obrad. Czy w temacie porządku obrad ktoś chciał zabrać głos? Jeżeli nie, to przystępujemy do realizacji porządku obrad, czyli głosowania nad projektem uchwały nr 81 w sprawie uchylenia uchwały nr 12. I prosiłbym bardzo Pana Burmistrza o przedstawienie projektu i z czego to się wzięło? Proszę o wyjaśnienie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, tak jak tutaj Pan Przewodniczący wspomniał, projekt tej uchwały uchylającej uchwały nr 12/75/2019 roku jest podyktowany tylko tym, że nie było opinii kuratora oświaty. I w tym momencie niestety było wszczęcie nadzorcze wojewody i w tym momencie niestety ta uchwała byłaby i tak z mocy prawa czy z automatu byłaby uchylona. Dlatego też jest prośba i potrzeba teraz uchylenia tej wcześniejszej uchwały i powołania nowej uchwały nr 82. Pozwolę sobie przytoczyć tutaj treść projektu nr 81, uchwały nr 81 z 2019 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 12/75/2019 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Oleszyce oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku. Pominę oczywiście podstawę prawną. Paragraf pierwszy. Uchyla się uchwałę nr 12/75/2019 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Oleszyce oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od 1 września 2019 roku. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Oleszyce. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Jeśli nie ma, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały projekt nr 81? Proszę o podniesienie ręki i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Kończymy głosowanie. Głosowało 12 radnych, za było 12, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciwny. Dziękuję bardzo i proszę o drugą uchwałę. Projekt nr 82 z 2019 roku i to analogicznie do poprzedniej uchwały. Tu będzie w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Oleszyce oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku. Pozwolę sobie pominąć podstawę prawną. Paragraf pierwszy. Uchwała określa plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzony przez gminę Oleszyce, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzone przez gminę Oleszyce na okres od 1 września 2019 roku. Plan stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Oleszyce. Paragraf trzeci. Uchwałę
podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych publicznych szkół podstawowych, o których mowa w paragrafie pierwszym, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Jeżeli nie ma, przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały projekt numer 82? Proszę o podniesienie ręki i przycisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Kończymy głosowanie. Głosowało 12 radnych, za było 12, nikt by nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał, więc uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, zamykam sesję nadzwyczajną Rady Miejskiej w Olszycach. Dziękuję bardzo za przybycie. Do czynienia.